Cześć, z tej strony BN23, no i mamy powrót dość ciekawej serii, a mianowicie Kingdom Rush Lore. Tak wiem, że miał być odcinek o sługach zimy bądź też e, elfach, które zdobyły chyba podobną mm, liczbę punktów w ankiecie. Natomiast nie chciałem tak po takim powrocie, po dwóch miesiącach czy po trzech porywać się na taki większy projekt, że tak to nazwę, dlatego stwierdziłem, że wybiorę jakąś postać z kolei. Wybór patna e, Saitama. I tak szczerze mówiąc, przygotowując się do tego odcinka, nawet nie byłem świadom, jak jest to ciekawa i interesująca postać. Co oczywiście zaraz przedstawię. I standardowo, tak jak w każdym innym odcinku, zaczniemy od opisu zewnętrznego postaci, wyglądu zewnętrznego. Przepraszam. Później przejdziemy do mocy, jakimi dysponuje ten bohater. Następnie omówimy krótką historię, jakieś takie rzeczy, które są mówione na temat tego bohatera, jak jest opisywany przez innych i na koniec przejdziemy do ciekawostek na temat tej postaci. Oczywiście też po publikacji tego odcinka dam ankietę na kanał. Tak wiem, w przyszłości będzie odcinek Kingdom Rush Lore o elfach i o e, sługach zimy. Natomiast dam jeszcze w międzyczasie, żeby była i zbierała głosy ankieta z kolejnymi postaciami z kolei. Także w ramach wstępu to chyba było tyle i możemy przejść do głównej właśnie części odcinka. Jeśli chodzi o wygląd, no to nazwa tutaj zobowiązuje, bo Saitam jest też nazywany małpim bogiem. I faktycznie jest bardzo inteligentną, taką dość sporą małpą. Bym powiedział taka kabucynka na sterydach. E, bo jednak ma takie cechy dla takiej małpki kapucynki, natomiast jest e, wielkościowo większy niż taki zwykły przedstawiciel e, humanoidalnych ras, jak człowiek, elf czy krasnolud. Naprawdę dość spory, nawet nie wiem, czy tak gabarytowo niepodobny rozmiarowo do goryla. Także dość spora małpa, natomiast dość szczupła. Takie ma ręce, cienki ogon, e, futro ma w kolorze brązowym. I jest ubrana no, w takie dość nawet ładne szaty, bym powiedział. E, na głowie ma coś na wzór diademu, co może podkreślać e, właśnie rangę tego stworzenia, że jest określane Bogiem dla małp. A w ręce dzierży też potężną broń, którą e, właśnie walczy na polu bitwy i która będzie opisywana w kontekście umiejętności tego bohatera. Do których właśnie przechodzimy. No i przechodzimy właśnie na mocy. I pierwsza dotyczy e, tej właśnie broni, którą dzierży Saitam. E, jest to tak zwane spinning pole, coś takiego. Taka, no tłumaczy to jako tyczkę spinningową. E, no taki dość nietypowy rodzaj broni, bo wygląda to jak tak jakby podwójny buzdygan z obu stron. E, tak bym to określił. Także dość nietypowa, nietypowy oręż. No, i właśnie pierwsza zdolność to jest statyczka, gdzie po prostu obraca on swoją bronią, zadając obrażenia wszystkim wrogom znajdującym się wokół niego. No, i też druga nazwa dla tej broni to jest Tetsubo, coś takiego. I druga zdolność tego bohatera również jest związana z tą bronią i nazywa się Burzą Tetsubo. I jest to po prostu seria szybkich i potężnych uderzeń, która zadaje naprawdę sporo obrażenia wrogom. Kolejna zdolność to ta przedstawiona na poniższym obrazku, dłoń małpy. I jest to starożytna technika, która ogłusza wrogów. Jak widzimy, mamy tutaj taką weterycznej takiej formie przedstawioną dłoń dość sporą, która właśnie ogłusza tych wrogów. Nawet nie musi ich Jakoś specjalnie uderzać bezpośrednio, bezpośrednio nasz bohater, choć widzimy, że jest jakiś kontakt z wrogiem, natomiast mi się wydaje, że to może działać na takiej zasadzie, że on tak jakby lekko dotyka tylko głowy tych, tych wrogów, albo po prostu tutaj tylko na tym ujęciu tak wyszło i wpływa na ich umysł, jakby. Kolejna zdolność to gniewny Bóg. Gdzie przywołują tak zwaną boską furię, i wtedy wszyscy wrogowie otrzymują dodatkowe obrażenia. No, różne są to obrażenia, bo mogą być dodatkowe o 25%, zwiększono o 45 bądź o 65%. I tak to się prezentuje. No, i ostatnią, przepraszam, przedostatnią zdolnością, ale właściwie ostatnią taką do ataku jest tak zwana, znaczy nie do ataku, tylko po prostu taką zdolnością faktyczną, a nie jakąś dodatkową, bo mamy te umiejętności takie zwykłe i jeszcze mamy te sekundary, czyli te takie drugorzędne i właśnie ostatnią należącą do tej pierwszej grupy jest tak zwana boska natura, gdzie Saitam kieruje swoją boską energię i może regenerować wtedy swoje życie. Także jak widzimy, nie tylko wpływa na różne sposoby na wrogów i jest bardzo świetnym wojownikiem, ale również też może się regenerować za pomocą magii. No i tą zdolnością drugorzędną jest to, że na planszach na mapach, gdzie mamy jakieś takie trudne elementy, jakieś przeszkody na drodze, jak może na przykład na mapie Port Tortuga czy Atol Burzy, czy Zatopiona Cytadela, to Saitam może wtedy przywołać chmurkę, na której będzie podróżować. Co pozwala mu oczywiście latać. Także jak widzimy, Zdolności tego bohatera są naprawdę różnorodne i bardzo fajne moim zdaniem. I też na tej podstawie widzimy, że jest naprawdę potężny bohater. Może nie, nie zakwalifikowałbym go do tej grupy takich największych mocarzy, ale myślę, że jest to postać, z którą e, tak lorowo trzeba by było się liczyć. No i przejdźmy do historii, do tego, jak jest opisywany ten nasz bohater. Opisywany jest następująco. Szybko się śmieje, szybko wpada w złość, szybko wybacza. A jeszcze szybciej pokonuje swoich wrogów. Radosna siła dobra z odrobiną złośliwości. Bóg Małp, sprawi, że zapłacisz, jeśli zadzierasz z jego świętą ziemią. Albo skocz na bok, albo dołącz, ale nie wchodź mu w drogę. Także jak widzimy, Saitama, no obawiano się, tak? E, liczono się z nim, był uznawany za potężne, potężny byt, potężną postać. Może nawet jest potężniejszy niż tutaj te moce, które ma bezpośrednio w samej grze może być lorowo potężniejszy niż w samej grze. A ta forma małpy to jest tylko jedna z form, które może przybierać. No tego nie wiemy. To już takie moje gdybanie osobiste, szczerze mówiąc. No i właśnie według historii podobno Saitam, właśnie ta. Będący tą potężną małpą, zaoferował pomoc w przywróceniu naturalnej równowagi. E, ta, jest tym takim prawdziwym strażnikiem świątyni, e, którą przejął Kłańkon. No i chciał on oczyścić świat, e, tą dżunglę z zepsucia, z które jest spowodowane właśnie przez tych złych przybyszy spoza świata, czyli prawdopodobnie chciał też przeciwdziałać, umrze. No, właśnie nie, nie, nie doszło tak. Nie wiemy, czy dałby radę powstrzymać tego umbrę, gdyby nie dodatkowe przyjście, właśnie oddziałów kierowanych przez gracza. Ale na pewno trochę trzymał tutaj te siły zła w ryzach. No, i na koniec przejdźmy do ciekawostek. Saitam oparty jest na japońskim programie telewizyjnym. Sayuki, bardziej znanym w zachodniej publiczności jako Manki bądź Manki Magic. I jest on oparty na chińskiej powieści Journey to the West autorstwa Wu-chenga. I właśnie w nim tytułowa postać ma wygląd bardzo podobny do Saitama. Natomiast różnica jest taka, że ten Manki jest tam człowiekiem i po prostu ma kostium i nie jest żadnym bóstwem. I też kolejną Kolejnym podobieństwem jest to, że też, Tam również lata na chmurze, tak jak Saitam w grze. Saitam może być też oparty, wzorowany na Sun Wukongu, czyli chińskim bóstwie, które jest popularne w, różny, w różnych grach i często widuje się je jadące odpo, bądź odpoczywające na chmurze, tak jak nasz bohater. Saitam jest też drugim bohaterem, który wymówił swoje imię. Pierwszym jest Karkinos, a trzecim Durax. Saitam to po prostu kolejne przerobione imię e, członka zespołu Ironhide Game Studios, Matiasa. Jestem Saitam, potężna małpa. E, to jest jeden z cytatów tego bohatera i nawiązuje to do Mighty Monkey, czyli potężna małpa właśnie. Co było grą zręcznościową z 1982 roku, która była oparta na chińskich legendach którym to właśnie małpa na latających chmurze strzela do wrogów i unika ich ataków. Także tutaj mamy kolejne e, nawiązanie do legend chińskich. No, małpa akurat jest jednym z tych zwierząt, które w chińskiej mitologii odgrywają e, ważną rolę. No i mamy też znowu to nawiązanie z tą chmurą. Kolejna kwestia to to jest Donkey Kong. I Donkey Kong to oczywiście kolejna gra zręcznościowa. Która została wydana w sumie w podobnym roku, bo w 1981 z kolei. I jej nazwa oczywiście podchodzi od, pochodzi od złoczyńcy tej gry, czyli Donkey Konga, który jest gorylem. I Donkey Kong jest właśnie bohaterem z uniwersum Mario, bo właśnie w samym Mario mieliśmy Bowsera jako tego głównego przeciwnika, a Donkey Kong jest takim jeszcze dodatkowym antagonistą. W ogóle na przestrzeni lat, tak pozwolę sobie tutaj jeszcze dodać do samego uniwersum Mario dochodziło wielu wrogów, bo najpierw był właśnie ten Bowser, ten żółwio smok, później jeszcze dodali mu, że nie wiem czy to na początku było, czy to później dodali mu to, że na nazwisko ma Kopa i czy tam, no jakoś tak, nie wiem czy to się jakoś inaczej czyta, ale tak się pisze po prostu. A później w jakichś tam częściach innych widziałem, że był Bowser Junior, że w ogóle ten Bowser miał kilkanaście dzieci i one były bossami na poszczególnych etapach, także to różnie wyglądało. No ale to nie o Mario dziś mówimy, a o Kingdom Rush. Kolejną kwestią tego bohatera jest też nawiązanie do innej takiej, bym powiedział, ikonicznej małpy. Ansatesana banan kwasza. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem. Pewnie nie. I jest to fragment piosenki w języku suahili, którą śpiewa pawian Rafiki w filmie Disney. Disneya Król Lew. No, taki ikoniczny film. Rafiki to oczywiście ta małpa, która uczestniczyła najpierw w tej prezentacji Simby, a później, gdy Simba już był dorosły, no to pomogła mu trochę zrozumieć pomogła mu trochę zrozumieć pewne rzeczy. tak Pokazała to, że może się kontaktować z tymi przodkami, jak dobrze pamiętam. Kurczę, nie wiem nawet, kiedy oglądałem ostatni raz Króla 2, ale pamiętam właśnie, że, że coś tam było, że pomógł mu jednak skontaktować się z Mufasą, zrozumieć to, że pradawni królowie e, mogą się kontaktować z obecnym władcą. To było jeszcze przed tym, jak skonfrontował się ze Skazą na koniec. No i moim takim osobistym zdaniem Saitam wydaje się naprawdę bardzo ciekawym bohaterem. No w Kingdom Rush jest wielu ciekawych bohaterów, grając w grę, no, możemy jeszcze tak nie przekonać się o tym, ale zagłębiając się w to lore, e, czytając na ten temat, no to naprawdę bohaterowie, którzy kiedyś wydawali mi się nudni bądź nie zwracałem na nich uwagi, e, no teraz, jak poznaję ich historię i ich moce, naprawdę wydają mi się bardzo ciekawi. Oczywiście napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na temat tego bohatera. Będziemy się słyszeć, niebawem w kolejnym odcinku. No w sumie moim zdaniem wyszedł jak na taką przerwę fajnie ten odcinek. Raczej powiedziałem wszystko to, co chciałem przedstawić wam. I jestem zadowolony, myślę. Mam nadzieję, że wy również ze słuchania tego mojego opowiadania i że wam odcinek się podobał. Także trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.